Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej sondzie ulicznej. Tym razem pytaliśmy radomszczan i osoby odwiedzające Radomsko, czy czekają na tę chwilę, kiedy będą znoszone restrykcje, między innymi te dotyczące noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, wspólnej, w pomieszczeniach zamkniętych. Czekam na ten moment, żeby było dobrze, żeby już chodzić bez tych maseczek, bez tego. To jest bardzo uciążliwe, ta maseczka. Ja pracowałem w takich warunkach, że tam się nie dało bez maseczek pracować, bo było duże zapylenie i bardzo tego nie lubiłem. I teraz myślałem, że jak przejdę na emeryturę, to już, ale to pech chciał, że z powrotem do tych maseczek musiałem wrócić. I bardzo mnie to denerwuje, że na przykład no, pójdzie pani do kościoła, niby jest ostrzeżenie, maseczki nosimy. Pół ludzi siedzi w maseczkach, pół ludzi bez maseczek. No, albo to znosimy, albo nie znosimy. No ja się szczepiłem i zakładam. Ale nie wiem, Polak jest przekorny, chyba wszystko na przekór chce robić. Cała Europa znosi wszystko po kolei, chociaż szczerze powiedziawszy, to co podają, to o wiele, wiele więcej jest, nie? Grypy, kurde, tak samo, nie zamkną nas. I no, na co to, kurde, wszystko trzymać? Ludzie, żeby byli tylko, kurde, świadomi tego. O. Najwyższa pora, żeby to powoli luzować, dlatego że psychicznie nie wytrzymują ludzie. Taka jest prawda. Nie wytrzymujemy. To jest za długo. Mówili w telewizji, że już ta fala, wie pani, no już nie jest tyle tych zachorowań. Pomału można. A jestem za tym jak najbardziej, żeby dzieci wróciły do nauki, bo tak to się, wie pani, poziom nauczania to jest za słaby. Dzieci powinny iść do szkoły się uczyć. Myślę, a są też chyba już zaszczepione w miarę. Ja nie wiem, jak tam sprawa wśród dzieci, ale no raczej tak, powinno się odstępować już. Szukać okazji nie ma co. W duże zbiorowisko, jak się idzie, lepiej się mieć trochę na ostrożności. Kwarantanna, jak ktoś zdrowy, to przetrzyma. A jak chory, to choćby nawet kwarantannę, to też jest nie wiadomo jak. No, kwarantannę wcale nie przeżyje, ani zastrzyków. Czeka się na to, ale czy dobrze, nie wiadomo. No raczej by był dobry pomysł, bo jak starsza jestem osobą, tak się bardzo duszę w maseczce. O, pod brodą mam, bo idąc nie mogę powietrza złapać.